Witam was serdecznie. Och, i śmigamy dalej z fabułą. Jedno słowo. Stołówka. Idź to zobaczyć. Stołówka. Im większe staje się serce matki, tym bardziej czuje się w nim jak w domu. Tu śmigamy. Legowisko Drzewobijów. Haha, Drzewobijów. Nic nie widzę. Tak, znam te dżungle jak własną kieszeń. To mnie dziabnął wodą. Mówiłem, że znam drogę. Niełatwo jest znaleźć jeden konkretny kwiatek w gęstej dżungli. Jak do tego doszło? Wiemy jak. Maszyny. Pytanie brzmi, gdzie to wszystko jest? Może być 1000 mil stąd. Już nigdy go... nie, tam. O! Zapewne tam zaniosły wszystkie drzewa. I kwiat też. Ale nie widzę wyjścia. Odsuń się! Mam tutaj fajny, wielki klucz. Tak myślałam. Staruszek wciąż jest czegoś wart. Musi być coś, co możemy zrobić. Tego gościa? Co mówisz, panie piłozębie? Masz pomysł? Mnie nie pytaj. Odgryzłem własne ciało. Chwila, to jest to! Odbudujemy jedną z tych maszyn i będziemy mogli jej użyć do przebicia się przez ścianę. Tak! Dalej! Pora na zbiórkę złomu! Hej! Zaczekajcie! Pomocy? No dobrze. To będziemy sobie swojego własnego robocika budować? Dobrze jest mieć plan. Zbudujemy wielką maszynę, przebijemy się przez wrota, zdobędziemy kwiat. A teraz ręka w górę, kto wie, jak buduje się takie maszyny? Ja umiem budować z patyków po lizakach. Lepsze będzie origami, ale przyda nam się mnóstwo papieru. Takiego grubego. Odbiło wam obojgu. Nie ma mowy. Tylko suchy makaron. Przestańcie, proszę. Jedynym sposobem jest zebranie jak największej liczby części piłozębów i złożenie z nich maszyny. A, wiem! Musimy poszukać szczątków zepsutych maszyn w dżungli. Pełno się tam wala tego złomu. Chwila. Czy jeszcze ktoś zauważył te okropne czerwone pędy? Może wchodzenie do tego miejsca nie było zbyt dobrym pomysłem. To tylko dowód, że za zniszczeniem stoi czerwony potwór. Zatem zebranie metalowych kwiatów dla Elizabeth jest podwójnie ważne. Masz rację. Zbudujmy sobie wielki otwieracz do drzwi. Już przebieram nogami. Otwieracz do drzwi. Wiem, my gramy dalej jako Aloy. W rzeczywistości trenuję. Dałeś mi sianko. Jak błyskawicznie. Dym. Naprawione. I naprawione. Od razu pójdziemy na dół. Chowa to w bezpiecznym miejscu. To są te już te czerwone maszyny. Kończą mi się ładunki. Ta jedna maszyna mniej. Okej. Okay. No i cyk. Ta część jest całkiem mocna. Jeszcze... Prosto w cel! Dobra. No, jest wytrzymały, trzeba przyznać. Mam złe przeczucie. Dobrze, pozbieramy i idziemy dalej. Nie mam ognia. Ale... z dawnego świata. Ciekawe, do czego służy. Samo się prosiło. Okej. Okay. Dym, dym. Budujemy. Wracam do wanny. I dalej. Łobudu! To nie było dobre. To absolutnie nie było dobre. Nie mogę się doczekać na głowę. Wózdek z hotdogami, to zaraz wezmę. Ładunki się prawie skończyły. Ja i Lester się wyczerpał. Nie spróbuję! To się zatrzyma! Lecz sobie! Wciąż mam tu coś do zrobienia. Nie, nie, moje zdrowie wygląda słabo. Ty. To dopiero cuda. Jeszcze mnie trafił. Jeszcze mnie tam trafi. To mój błąd. Ule dużo błędów ja tutaj zrobiłem. O, szczęśliwe znalezisko. Tak, to bolało. Mam wspaniały pomysł. Zbudujmy wielką trampolinę, taką przeogromniastą. No walczmy, póki mamy przewagę. Będę szybko biegać. Przed słońcem nie ucieknie. Słaby punkt wciąż się trzyma. Szybko! No. Dobra. Wybuchowa beczka raz! Poczuj ten czar! Go! Wszyscy? bez. No i o wiele, wiele lepiej to teraz poszło. Skrzyneczka czy coś do budowania? Skrzyneczka. Dun, 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 dun. 1400. O, 1600 dostaliśmy. Dobre. I Elon ma już 13 poziom, widzę. Dziwny handlarz ze swoimi przyjaznymi poddaniami i hasłami reklamowili zdołał trafić nawet tu, w głąb dżungli. Zupełnie jakby jakaś bomba grawitacyjna skłaniała go do targania skrzyń z potężnymi urządzeniami. Łuk pożający, dobra. Mamy tam nasz złom. Wykrywam w tej kupie złomu część dużej maszyny. Więc wszystko, co stanie nam na drodze, będzie musiało zejść nam z drogi. Istotnie. Nie widzą nas. No i cyk. Ole mnie te załatwili. Jesteśmy wybrańcami. A masz! Kurde, stój. Strzeliłem cię! Grom z jasnego nieba! Uskocz przed tym! Z każdej strony. Grawitacja nie przebacza. Yep. Leć, bombo, leć! Jest to jedna maszyna mniej. I dupsko. Dobrze, ładnie. Pozbieramy sobie wszystko też. O, przyjemna ta woda. Okej. nie poszukamy. Nie. Tak! Łapka! Jak myślisz, Silence? Ta część wygląda bardzo piłozębnie, prawda? Rzeczywiście, część, którą znalazłaś, wydaje się zawierać całą niezbędną piłozębność. Dobrze. Im szybciej znajdziemy kwiaty Elizabeth, tym prędzej będziemy mogli zbudować broń. I złoty klocek. Aloy i... Ale powoduje większe uszkodzenia, spoko. Większą odległość. Nie, większe uszkodzenie potem. I potem większa odległość, dobra. O tak! To bym chciał jeszcze sobie dać. Właśnie skończyłem ostrzyć włócznie. Darmowe wypustki! Cud klocki! Wiesz, gdzie powietrze jest tak mokre, że nie da się oddychać? Tak. Dżungla nie jest dla mnie. Pod wodą. Metalowy kwiat? O, wszechmatko. Dawny świat. Muszę pilnować, aby maszyny się nie wdarły. Albo kultyści. I odkrywanie tajemnic. Ciągle myślę o tych zniszczonych drzewach, które widzieliśmy. Trzeba powstrzymać Helisa, bo zabraknie nam przyrody. Wyobraźcie sobie świat bez roślin. Wielka maszyna naprawdę straci równowagę. Co? Obyś nie miał na myśli jakiegoś ustrojstwa do donatów. Ha? Nie. U mnie widzi się cały świat jako wielką, idiotycznie skomplikowaną maszynę. I wszyscy oraz wszystko stanowią jakby jej części, włącznie z roślinami. Nie sądziłem, że z ciebie oseramski mędrzec. Jaką częścią jesteś? Wentylkiem? A ty jesteś niby strasznie mądry? Czy ja wyglądam na wentylek? Dość kłótni! Każda zmarnowana sekunda oznacza kolejne zniszczone drzewo. Pan piłoząb czeka. Piłoząb. Dym, 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 dym. To jest. A. Teraz. Wow, 2 koła. Znowu dostałem. Trącę z tego nieba. Słaby punkt wciąż się trzyma. Szybko! Oj. Dobra. Trzeba mnie wyleczyć. Kolejna maszyna ledy. Tutaj mam leczenie. Wózek z hot dogami. I łuk ogniowy. Zrw butów. Nie chciałem, szczerze mówiąc, ale no niech będzie. Okej, idziemy dalej. Dobrze, że miałem łuk, to jest też ogniowy. Butorzucowy, okej. O, złom z dawnego świata. Ciekawe, do czego służył. I już pełne życie. Brak części dla pana Piłozęba. Kurka. Może rozchmurzę wszystkich rozczarowanych nowym przedstawieniem. Kolejny włam do fokusa Helisa. Dobrze, zobaczmy, co knuje fotowoltaiczny pacan. Wyprostuj tę maskę. To jest opalenizna? Nie chowałeś się chyba w cieniu, co? Przyznaj się. Nie, to nie ja. Myślicie, że znoszę tę szpetną, czerwoną, władczą mordę, byście chowali się w cieniu? Jest za mną, prawda? Cześć, szefie! Nie mówiłem o tobie, tylko o innej szpetnej, czerwonej, władczej mordzie. Zniszczenie przyrody postępuje. To jest chyba Hades, nie? Tak się nazywał Horizon Zero Dawn. Oczywiście pracuję nad tym! Jednak byłoby lepiej, gdyby rzeczywiście zdradził mi resztę planu. To jest... Tak... sekret. Ale powiem ci... Tak... w stosownym czasie. No mówże! Ser? Cóż, ja też mam swój tajny plan. O tak, i polega na tym... Ach, nie mam tajnego planu! Helis i jego szef są dla siebie tak niedobrzy. Ale to przecież niedobrzy faceci. Tajny plan, co? Bardzo zagadkowe. Lecz jedna rzecz jest dość jasna. Tworzą ogromną armię maszyn. I naprawdę chcą zniszczyć przyrodę. Przez to chciałbym przytulić każde drzewo z osobna. Przytulaski raczej nie rozwiążą problemu. Tylko superbroń Elizabeth może powstrzymać tak pradawne i wytrwałe zło. Ona to wszystko przewidziała, ale wciąż nie wiem, kim naprawdę jest. Czekasz do odpowiedniej osoby. Zerw butów nie chcę. Wracając do domu, ekipa spostrzegła jedyną w swoim rodzaju wysoką sylwetkę żyrafa. Nie pamiętam, czy próbowali wleźć na jego płaski łeb. Były dwie możliwości, aby iść, więc wybraliśmy jedną. O, szczęśliwe znalezisko! Oh yeah. O, to są fajne rzeczy. O, dla ciebie to chyba koniec opalania. Chyba załapałam. Jestem w górze! Słońce zaszkodziło ci na głowę. Proszę. Dobre, uwaga! Użyłam większości. Mało co zostało. O, patrzcie na to. Oj, zabolało? Próbuj nie wybuchnąć! Myśl szybko! Kończą mi się ładunki. O, dobre. Bomba odkurzacz. Grawitacja nie przebacza. Ciao. Nie możecie się oderwać, co? Uczciwki! A to? Ciao. Grawitacja nie przebacza. Ulala. Zaopiekuję się tymi bombami. Uściski! Mam cię! O, patrzcie na to! Nie możecie się oderwać, co? Ulala. No. Prawie koniec! Bomby grawitacyjne! Zrobię! Ładunki się prawie skończyły! Okej! Oho, przyjemna ta woda! Ładnie! Po prostu wszystko przebombowałam. Podobało mnie. Więc pozbieramy te wszystkie. O, chyba już zebraliśmy. Dobra. Dym, dym, dym. Domek. No i za to 500 klocków dostaliśmy. Złoty ocek. Znowu się dzieje. Tak jak mówiłaś. Niszczenie przyrody. A jeśli nie zdołam tego powstrzymać? Skończymy jak dawny świat? Rozpoznano zwrot, dawny świat. Jak pewnie zgadłaś, ten zły stwór, który grozi, że pożre wszystko, co cię otacza, raz już to zrobił. W moich czasach skaził maszyny i skłonił je, by pożarły wszystkie żywe stworzenia. Dlatego stworzyłam tę broń. Tylko że... było już za późno. Wiedziałam, że kiedy życie się odrodzi i nastanie twój świat, stwór się zbudzi i zechce to powtórzyć. Ale tobie uda się to, czego nie zdołałam zrobić. Możesz go powstrzymać. Więc cokolwiek się stanie, nie poddawaj się. Wiem, że tak naprawdę nie możesz być moją mamą. Żyłaś tak dawno temu. Jednak nie zawiodę cię. Obiecuję. Dla Aloy było oczywiste, że nigdy nie uratuje świata, jeśli wciąż będzie się na nim roić od maszyn. Zamierzała wrócić do niebezpiecznej dżungli z jeszcze większą pewnością. Prawie 14 mamy. To super. Co my tutaj jeszcze wybudujemy? Większa moc wiehajstrów. Dobra. Fajne ulepszenie. Moc wiehajstów jest zawsze na propsie. Rany, przypadkiem powiedziałem do Tirsy mamo. Teraz reszta łowców żyć mi przez to nie da. Jakie mamy nowe stroje? Z Lego City, Ninjago. Jakieś inne śmiesznujki. Dobrze, ale na tym zakończymy ten kolejny odcinek. A w następnym odcinku śmigamy oczywiście dalej. Całkiem ładne, na swój dziwaczny medal. Możemy spersonalizować. No i na tym zakończę. Trzymajcie się i do zobaczenia.